Czasami na swojej drodze poznawania, oglądania i pochłaniania jakichkolwiek treści natrafiamy na dzieła wybitne, na tytuły, które w pewnym sensie rozumowania odmieniły nasze życie, sprawiły, iż patrzymy na nie zupełnie inaczej oraz skłoniły nas do wielu różnych refleksji. Może być to jakaś gra, po której ograniu po prostu siedzimy w bezruchu, bo właściwie nie wiemy, czego dokładnie obecnie doświadczyliśmy, ale wiemy, iż mamy do czynienia z tytułem wybitnym. Ja tak zdecydowanie miałem z Omori, czy chociażby jednej z moich ulubionych gier, czyli Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk, które wybitnie sprawdza się na płaszczyźnie horroru psychologicznego, powoduje u odbiorcy wrażenie skrajnego dyskomfortu, a wszystko zamknięte w prostej i krótkiej, bo 15-minutowej historii. Taką rzeczą oczywiście może być też książka, czy film, a nawet filmik na YouTube jakiegoś wybitnego twórcy, który na przykład swoją analizą jakiegoś zjawiska, czy właśnie takiej ambitnej treści, rzucił nowe światło na znaną i lubianą rzecz. Osobiście uważam, iż dobry tytuł to nie taki, o którym zapominamy po paru dniach po obejrzeniu, o którym pogadamy może chwilę z kilkoma znajomymi, a właśnie taki, który zostanie z nami na dłużej, o którym myśleć będziemy miesiącami i latami, który nakłoni nas do wielu refleksji, dzięki któremu zachęceni zostaniemy do własnego zgłębiania problemu, jaki porusza, o którym po prostu nie będziemy w stanie się zamknąć i gadać godzinami. Wszystkie te ambitne produkcje, te zawierające jakieś myśli filozoficzne, te skłaniające do rozważań nad samym sobą, potocznie nazywane są deep shitem, który ja osobiście z całego serca uwielbiam i jest to zdecydowanie mój ulubiony typ jakichkolwiek mediów. Wspominałem to już w poprzednim materiale o sezonie anime, ale moim ulubionym anime jest Kino no Tabi, który właśnie do tego typu tytułów należy. Ale zostając przy anime, jest wiele innych produkcji o podobnym, ambitnym klimacie, które z całego serca uwielbiam. Tenshi no Tamago, Interstellar 5555, The Tatami Galaxy, Serial Experiments Lane, wszystkie te tytuły wywarły na mnie ogromne wrażenie oraz wszystkie z tych seriali nie jestem w stanie nazwać serialem, bo to wszystko to zdecydowanie coś więcej. To doświadczenie. Takim doświadczeniem jest również i omawiane w dzisiejszym odcinku The Midnight Gospel, 8-odcinkowa kreskówka autorstwa Pendletona Warda, twórcy Pory na przygodę, oraz Duncana Trastella, twórcy podcastu The Duncan Trussell Family Hour, na podstawie którego właśnie jest ten serial. W podcaście tym Duncan wraz ze swoimi najróżniejszymi gośćmi, którzy są pisarzami, nauczycielami medytacji czy wykładowcami, rozmawiają o uduchowieniu, filozofii i najróżniejszych wiarach, lecz najważniejszym i najczęściej powracającym tematem jest buddyzm, który odgrywa znaczącą rolę w życiu autora. Clancy, bo tak nazywa się główny bohater tego show, prowadzi intergalaktyczny spacecast, który ma zaledwie jednego słuchacza. Protagonista za pomocą pewnego urządzenia jest w stanie wysłać swoją świadomość w symulowany wszechświat, gdzie na swojej drodze spotyka najróżniejsze i najbardziej absurdalne istoty, z którymi przeprowadza wywiad do swojego wideokastu. Postacie, z którymi rozmawia, są oczywiście na podstawie faktycznych gości, którzy wystąpili w oryginalnym podcaście Duncana, a cała ich rozmowa z Clancym, którą możemy usłyszeć w każdym odcinku tej kreskówki, to wycięte fragmenty tamtych faktycznych wywiadów, do których dołożyliśmy animację, co widać, a przede wszystkim słychać, na praktycznie każdym kroku, bo to jak audio w tym serialu brzmi, to nie jest coś, co nazwać możemy dubbingiem, lecz jednocześnie nadaje ono niepowtarzalnego klimatu temu show, a my jesteśmy poddawani immersywnemu doświadczeniu, dzięki któremu czujemy, iż faktycznie słuchamy w tym momencie bardziej podcastu niż oglądamy serial animowany. Między tymi wywiadami dostajemy też trochę oryginalnych treści serializowanych, które spinają całą kreskówkę w jedną spójną całość, tak aby mimo wszystko mieliśmy do czynienia z czymś, co faktycznie można nazwać serialem, a nie głosem z istniejącego podcastu, dodanym do niego jedynie animacją. Jak na przykład wątek jego siostry, który choć marginalny, to obecny i rzucający nowe światło na głównego bohatera i to dlaczego robi to, co robi. Podczas oglądania tego serialu nie mogłem pozbyć się uczucia, jakbym to, co oglądał, było snem lub swego rodzaju halucynacją po dragach, lub gdybym obserwował jakiś obraz Salvadora Dali, albo nawet lepiej, gdybym sam był w jednym z tych obrazów, bo podczas oglądania tego show czujemy, jak bardzo serial ten wciąga nas w ten dziwny, czasami groteskowy i pełny surrealizmu świat. No właśnie, surrealizm. Wydaje mi się rzecz, którą cenię sobie w popkulturze jak mało co, a ten serial sprawdza się na tej platformie fenomenalnie. Bo jak inaczej nazwać show, w którym główny bohater rozmawia z inną postacią o chrześcijaństwie i wierze w Boga, jednocześnie będąc przemielany na mięso w dystopijnej fabryce na planecie klaunów, które rosną na drzewach jak owoce. Stety, bądź dla wielu pewnie niestety, serial ten, jak w zwyczaju mają treści ambitne, jest bardzo, ale to bardzo trudny w odbiorze i w zasadzie w trakcie seansu będziecie mieli trudności z odpowiedzeniem sobie
sobie na tak proste pytanie, jakim jest to, co wy tak właściwie w tym momencie oglądacie. Bo pomijając fakt, iż same filozoficzne konwersacje głównego bohatera z jego najróżniejszymi rozmówcami są na tyle zaawansowane, iż przeciętny widz mógłby mieć problem ze zrozumieniem, o czym w ogóle toczy się rozmowa, tak gdyby tego było mało, to serial ten ma nie jedną, a aż dwie fabuły prowadzone jednocześnie. I nie mówię tu o skakaniu od wątku do wątku, jak to ma miejsce w wielu produkcjach, a o faktycznych dwóch fabułach dziejących się na ekranie jednocześnie, gdyż cały point tego serialu i coś, co czyni go tak niepowtarzalnym doświadczeniem, jest to, iż głos, iż audio tego serialu kompletnie nie zgrywa się z tym, co dzieje się w tle, więc musimy mieć wyrobioną umiejętność podzielności uwagi, aby móc załapać pełny kontekst danej sceny. Główny protagonista prowadzi rozmowę na najróżniejsze tematy filozoficzne z daną postacią, a jednocześnie jesteśmy świadkami odpierania przez wszystkich plagi zombie, a główni bohaterowie rzadko kiedy komentują wydarzenia, które dzieją się na ekranie, a zamiast tego pochłonięci są bardzo dojrzałą i skomplikowaną rozmową. Ten serial to nie jest coś, co można sobie tak po prostu puścić w tle do obiadu i wciąż móc w pełni zrozumieć wszystko to, co się dzieje. Ta kreskówka, jak żadna inna, wymaga od widza poświęcenia jej pełnej uwagi. Odradzałbym również oglądanie tego serialu w grupie, gdyż w takim przypadku również moglibyśmy stracić na tym doświadczeniu. Show to serial na samotne wieczory, który ma nas skłonić do refleksji nad samym sobą, nad życiem, nad uduchowieniem. A nawet w takim zestawieniu łatwo idzie zgubić niektóre wątki i zmuszeni zostajemy do ciągłego pauzowania i przewijania, bo na chwilę za bardzo skupiliśmy się na jednym elemencie i straciliśmy kontekst drugiego, ale właśnie to jest coś, co czyni ten serial tak genialnym. My jako odbiorcy mamy czuć się zagubieni, mamy kwestionować to, co obejrzeliśmy. Według mnie najlepszym stanem, z jakim możemy wyjść po obejrzeniu wszystkich tych 8 odcinków, to uczucie konfuzji i niepewności, czy to, co obejrzeliśmy, to coś dobrego i nam się podobało, czy może właśnie nie i zmarnowaliśmy kilka godzin naszego życia, ale właśnie to, czy ta kreskówka jest dobra czy zła, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Ona spełni swoje zadanie niezależnie od tego, bo my jako widz mamy po prostu zatracić się w tym, co oglądamy i płynąć razem z flow tego serialu. Mamy go doświadczyć, a nie po prostu obejrzeć. Właśnie to sprawia, iż serial ten to jedyna w swoim rodzaju rzecz i absolutnie unikalne doświadczenie, który powinien przeżyć każdy. Również przez swoją unikalność nie zalecam oglądania całości naraz. Zamiast tego powinniśmy pochłonąć każdy odcinek w swoim czasie, a po każdym z nich usiąść i zastanowić się nad tym, co obejrzeliśmy. Pozwolić naszym myślom chwilę odpocząć, może kilku godzin, kilka dni, a gwarantuję wam, iż w takiej konfiguracji wyciągniecie z tego serialu jak najwięcej. Również wydaje mi się, iż nie jest to rzecz, którą powinniśmy w swoim życiu obejrzeć tylko raz. A nawet jeżeli nie lubicie rewatchowania czegoś, co już widzieliście i zamiast tego wolicie poświęcić czas na coś nowego, podobnie jak ja, to gwarantuję wam, iż po tym seansie zmienicie swoje zdanie. Ja zdecydowanie tak miałem i doskonale wiem, iż za jakiś czas, może za parę lat, będę musiał ponownie to obejrzeć, aby przeżyć to ponownie. Tym bardziej, iż serial ten jest do tego jak najbardziej przystępny i był tworzony z myślą właśnie, abyśmy do niego regularnie wracali i poddawali go nowym analizom. Myślę, iż nie bez powodu jest on tak bardzo krótki, bo to jedynie 8 20-minutowych odcinków, stanowiących jedną spójną całość, w przypadku których nie ma mowy o jakiejkolwiek kontynuacji. Serial ten to również niesamowite doświadczenie poznawania innego spostrzeżenia i różnych ludzi na świat. Z uwagi na to, iż praktycznie każdy z gości reprezentuje inny pogląd czy wiarę i nawet jeżeli my utożsamiamy się z którymkolwiek z nich, na przykład wyznając wiarę chrześcijańską, o której mowa była w odcinku drugim, tak kilka odcinków później możemy poznać człowieka, który praktykuje prawdziwą magię, witchcraft oraz jego postrzeganie świata i tego, co znaczy dla niego jego wiara. Lecz nawet jeśli dla przykładu jesteście ateistami i nie przemawiają do was rozmowy na takie tematy uduchowione, jak na przykład było to ze mną, tak znaleźć tu również możemy bardziej przyziemne pytania i rozmowy, jak na przykład to, co dla człowieka oznacza szczęście i jak je osiągnąć, lub jak pogodzić się ze stratą bliskiej osoby. Ponadto kocham to, jak ten serial działa często na zasadzie kontrastu. Kreskówka ta jest bardzo pacyfistyczna, z bardzo pacyfistycznym przesłaniem, jeżeli bierzemy pod uwagę tematy, które porusza, a mimo to, te wszystkie pokojowe rozmowy o przebaczaniu i akceptacji samego siebie prowadzone są często w bardzo brutalnym środowisku, a w tle giną pokaźne ilości postaci. Mówiłem już na przykład o byciu przemielanym przez mięso czy apokalipsie zombie, ale mamy jeszcze wiele innych sytuacji, jak na przykład odcinek, w którym główny bohater trafił na planetę czystego zła i mroku, na której roi się od brutalnych potworów, a sam odcinek kończy się śmiercią całego tego świata. Czy absolutnie wybitny finał, w którym Clancy ma okazję przeprowadzić wywiad ze swoją mamą umierającą na raka, co oczywiście odnosi się do faktycznej matki Duncana, autora oryginalnego podcastu, która również zmagała się z tą chorobą i nieszczęśliwie zmarła, a podczas tego odcinka
główny bohater przeżywa na nowo cały cykl życia, narodzin i śmierci, a całość kończy się, jak główny bohater obserwuje, jak jego matka, która obecnie, jak i on, przedstawieni są w formie planety, pomału rozpada się, pochłonięta przez czarną dziurę, nie mogąc nic z tym zrobić, a jedynie uronić łzę, co oczywiście symbolizuje śmierć prawdziwej matki autora. Słowem zakończenia, jestem absolutnie zakochany w The Midnight Gospel i nie wiem, czy w ostatnim czasie obejrzałem coś, co wywołało na mnie równie silne i mocne wrażenie jak ten serial. Myślę również, iż dawno po jakimś seansie nie byłem aż tak zniszczony i rozdarty wewnętrznie, a jednocześnie czułem ograniające mnie uczucie skrajnej satysfakcji i spełnienia. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego serialu, to gorąco was do tego zachęcam. Jeżeli nie teraz, to kiedyś. Równie dobrze i za miesiąc, rok, a może i dłużej, ten serial nie ucieknie, lecz uwierzcie mi, jeśli miałbym wskazać jedną, jedyną rzecz, którą powinien obejrzeć każdy człowiek na tym świecie, to byłoby to właśnie The Midnight Gospel. Ja wam dziękuję za uwagę, zachęcam do wbicia na mój serwer na Discordzie, życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.